tak rozpoczynamy fanfarami oczywiście te fanfary moi drodzy będą wybrzmiewały stosownie do okoliczności ponieważ mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić to wyjątkowe wydarzenie jest to gala Fundacji Patria Nostra konkursu dla dzieci i młodzieży podczas to prac, dzieci i młodzież wykonywały filmy. O tym będziemy opowiadać nieco później, ponieważ ta gala, edycja Wielkopolska, to właśnie tu i teraz z racji covidowych z racji tej sytuacji. Oczywiście, drodzy Państwo, mamy tak, jak mamy, ale zaprzągnęliśmy całą nowoczesną technologię, żeby się z Państwem widzieć, żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwu gratulować. No i oczywiście będziemy mieli również łączenia, na ile to możliwe ze szkołami, bo młodzież jest tu najważniejsza. No ale ale oczywiście także podczas tej naszej gali wielkopolskiej docenimy i mam nadzieję podziękujemy tym, dzięki którym kolejna edycja konkursu się odbywa. Panie fundatorze, słów kilka na przywitanie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam serdecznie młodzież szkolną, uczestników piątej edycji konkursu Patria Nostra po drugiej stronie łącz, internetowych. Witam szanownych zgromadzonych. Yy naszych patronów, mecenasów, fundatorów nagród, yy, którzy nas oglądają za pośrednictwem komunikatorów Zoom, a także wszystkich, którzy nas oglądają na profilu Facebook. Chciałbym opowiedzieć parę słów o przedsięwzięciu. Jest to już piąta edycja konkursu Patria Nostra, w której wzięło udział 1100 uczniów i nauczycieli z Polski i Polonii świata. Yy, z przyczyn technicznych, organizacyjnych edycja jest podzielona na cztery niezależne konkursy, dla poszczególnych regionów Polski, a więc konkurs mazowiecki, małopolski, wielkopolski i światowy. Oczywiście jesteśmy tutaj w Wielkopolsce i mamy finał konkursu Wielkopolskiego, w którym wzięło udział 53 szkoły z Wielkopolski, a także kilka szkół polonijnych, z którymi też później połączymy się przez komunikatory Zoom. Misją Fundacji Patriotnostra jest krzewienie polskiej historii, pokazywanie wzorców młodemu pokoleniu. Przypominanie o naszych chlubnych tradycjach jesteśmy dumni z naszej historii i musimy tę wiedzę przekazywać i też odkłamywać historię. A dzięki konkursowi młodzi ludzie tworzą filmy związane z historią Polski, ale także zapoznają się z setkami i tysiącami filmów, które powstały w ramach naszych konkursów. Jako że żyli, um, to są sami uczestnicy, jest to formuła znana nam doskonale z Eurowizji. A więc zmuszamy młodych ludzi, aby oni obejrzeli wszystkie inne pozostałe prace konkursowe, porównali je ze sobą i dokonali oceny. W tym sposobem mam zawsze sprawiedliwe wyniki. Podziękowania również i wdzięczność dla pana Sławomira Niecko, prezesa zarządu pomorskiego hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego SA. RENK. Niestety nie mamy połączenia internetowego, więc szybciutko przekazujemy, pokazujemy. Statuetkę przekażemy w najbliższym czasie. Ukłony dla Pana Waldemara Marciniaka, prezesa zarządu kopalni Sól Kłodawa. Czy mamy z Kłodawą połączenie? Nie mamy, bo tam głęboko jest, to tam zuma ciężko zapuścić, prawda? Ale mamy oczywiście podziękowanie. Ale dziękujemy Kopalni Solikłodawa. E, oczywiście upominki, prezenty i nagrody dla uczestników konkursu. Mamy również specjalne wdzięczność i dobre słowo dla pana Adama Dudzińskiego, prezesa zarządu Adameksu. Czy Adameks jest z nami, czy to osobiście, bo nawet były takie zapowiedzi, czy też na łączu? Na łączu nie mamy, ale nie mamy. Dziękujemy firmie Adamex za wsparcie naszych działań. Stafotkę przekażemy w najbliższym czasie. Mamy również podziękowania dla pana doktora Rafała Wiśniewskiego, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, które dodatkowo jest fundatorem nagród głównych o wartości 10 tysięcy złotych. Nie mamy połączenia, ale szczególne podziękowania dla, w skrócie mówiąc, NCU. Oczywiście Narodowe Centrum Kultury razem z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego ufundowało nagrody finansowe dla uczestników konkursu. Są to te nagrody, które widzimy tutaj przy naszym telebimie o łącznej wartości 10 tysięcy złotych dla młodzieży wielkopolskiej. Dla drużyny, która wygra konkurs jest to kwota 4 zł, złotych. Dla drużyny zajmującej drugie miejsce 3 tysiące złotych, za miejsce trzecie 2000 zł i za miejsce pierwsze, przepraszam, i za miejsce czwarte 1000 zł. Dziękuję bardzo dla naszych fundatorów, mecenasów i sponsorów, którym jest także NCK. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ za chwil kilka dosłownie poznamy zwycięzców. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to jest drużyna, która pierwotnie startowała z dwudziestką czwórką. Aleksandra Nowak, Bartosz Grobelny, Michał Wojciechak, opieka Agnieszka Urbaniak. Bardzo miło mi poinformować, mam zaszczyt powiedzieć to pierwszy, że jeśli chodzi o Galę Wielkopolską, to na miejscu pierwszym uplasował się zespół szkolno Szkół Ponadpodstawowych numer dwa w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Brawo! Brawo! Jesteście Brawo. z nami? Albo hip, hip, hura od razu. Zespół szkół ponadpodstawowych z Jarocina. I są tutaj z nami. No, gratulujemy serdecznie wspaniałej pracy. E, coś niesamowitego. Ten film się niczym nie ustępuje. Innym prawdziwym dorosłym filmom, które są robione przez profesjonalistów. Także życzę kolejnych dzieł. A to są skromne nagrody od wspaniałych naszych fundatorów i darczyńców. A muszę tu przypomnieć, że konkurs Patria Nostra wsparło ponad 60 instytucji, zarówno Narodowych Instytucji Kultury, Muzeów, Spółek, Skarbu Państwa, Fundacji i Biznesu Prywatnego. Dzięki naszym wspaniałym fundatorom i mecenasom możemy takie dzieło realizować. Możemy przekazać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Tych nagród jest bardzo dużo. To są tony książek, które zajmują pół mojego domu czasami, ale to taki los fundatora. Dziękuję bardzo. Za chwilę poprosiłem pana dyrektora Rafała Wiśniewskiego o krótką rozmowę z wami, a na razie przyjmijcie te dyplomy i czeki, i prosimy o rozmowę z panem dyrektorem Wiśniewskim. Proszę. Zacznę od wielkiej przyjemności. Gratuluję i można powiedzieć, proszę o następne projekty, które mam nadzieję również zajmą tak wysokie miejsce. Chciałbym się z Państwa zapytać, dlaczego akurat ten temat i czy to był jeden, który, nad którym się zastanawialiście, żeby wziąć na warsztat? Generalnie długo nam nie zajęło to czasu, żeby wybrać akurat ten temat. Po pierwsze, mieliśmy takie możliwości, że w Wierocinie znajduje się to muzeum prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej na paro parowozowni. I można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem nasz film nagrywaliśmy w wagonie, w którym właśnie dowożono więźniów do Auschwitz. Więc jest to niejako symbol. Mieliśmy wszyscy wyjść przez komin, ale przetrwaliśmy, bo Polska zawsze przetrwa.